Chwała Bogu. Ja w sumie też krótko chciałem się podzielić tym, co już od jakiegoś czasu Pan docierał do mojego serca. W sumie znowu się nie przygotowałem za bardzo, ale gdzieś Pan napełniał myślami w trakcie modlitwy, w trakcie tego, co też Tomek mówił, co tutaj odnośnie tego, że Pan się spotykał z różnymi sytuacjami na tej ziemi w sumie. Miał różne przypadki, a to przychodzili do niego uczniowie z jakimś problemem, a to rozważali o tym, gdzieś dookoła niego było dużo problemów, a to przychodzili po prostu ludzie z uzdrowieniem albo z czymś i w sumie i Pan pomagał im wszystkim. Miał jakby odpowiedź na każde pytanie, miał sposób na każdą rzecz w sumie. I tak sobie myślałem o tym, że w sumie żeby wierzyć i ufać Panu w tym wszystkim, że po prostu z czym my przyjdziemy, z naszymi doświadczeniami, to co Tomek mówił, z naszą cebulą, przyjść po prostu i powiedzieć to Panu, a Pan po prostu nie powie, że zaraz albo coś, tak samo jak to, co też w sumie gdzieś Jasiu mógł wyrazić w pieśni, też tak do mnie docierało, a co już też w sumie z dziećmi na obozie zaczęliśmy, o tym, umarł Jan Chrzciciel i wtedy Pan Jezus odpłynął łodzią na miejsce ustronne, aby się modlić i tam zgromadziło się dużo ludzi wokół Niego i to było no, ogromne mnóstwo, 5 tysięcy ponad, bo to sami mężowie, 5 tysięcy, a jeszcze żony, dzieci i Pan Jezus, mimo że był w doświadczeniu właśnie, mimo że po prostu sam potrzebował pociechy od Ojca, to po prostu użalił się nad tym ludem. I sobie myślałem, że Pan Jezus. Często jest w Biblii napisane, no nie przygotowałem się, żeby teraz przeczytać to wszystko, ale myślę, że każdy z nas zna te fragmenty w Ewangeliach, kiedy po prostu Pan Jezus sam potrzebował po prostu odpoczynku, fizycznie odpoczynku potrzebował, duchowo też potrzebował oddalić się w modlitwie do Ojca, a kiedy po prostu się to wszystko, lud się do Niego cisnął, czy przychodzili chorzy, czy coś, po prostu Pan Jezus się użalił i pomógł. Nie było tam po prostu jakiegoś takiego zbywania na potem, że będzie czas, to po prostu przyjdźcie wtedy wszyscy, a nie teraz, kiedy ja muszę iść coś tam wykonać. I nie odkładał Pan tego na później. I w sumie pomyślałem sobie, że jak wiele jest problemów w naszym życiu, jak wiele rzeczy jest takich, z którymi my możemy przyjść do Pana. I skoro w Ewangeliach jest tak napisane, skoro w Słowie Bożym jest napisane, że właśnie Pan tak czynił na ziemi, to czy teraz nie chce tak czynić? Czy Pan Jezus teraz nie chce nam usłużyć z moim problemem? Z każdym problemem każdego z nas. I w sumie poruszało mnie to, że właśnie Pan miał dookoła, było mnóstwo problemów dookoła Niego się działo. A Pan Jezus na każdy problem miał rozwiązanie, na każde doświadczenie po prostu miał działanie, wiedział co robić. Po prostu to było chodzenie według woli Ojca. I tak docierało do mnie, że po prostu raz, że ja mogę przyjść do Pana z każdą sprawą, w każdym temacie, cokolwiek. Mam, tak jak właśnie też Tomek mówił, że nawet mała rzecz, która wiem, że na przykład dla innych to nie jest żaden problem, a w moim sercu jest ten problem, to właśnie można przyjść do Pana i naprawdę mnie to tak dodaje otuchy, że po prostu Pan Jezus jest czuły na to wszystko, że to nie jest, że Pan Jezus nie przyjmuje tylko tych, gdzie naprawdę jest nie wiadomo jaka tragedia albo nie wiadomo jaki człowiek. No nie, przychodzi w sprawach małych i w sprawach dużych. Pan jest odpowiedzią na każde doświadczenie i na każdy problem. Wszystkie problemy jest rozwiązaniem każdego problemu. I tak docierało to do mnie, i tak nieraz po prostu w modlitwie też wiem, że przychodziły mi te myśli, i po prostu dziękowałem Bogu, że jest rozwiązaniem na wszystko, na każdy mój problem. I tak teraz właśnie w modlitwie w sumie przychodziły mi wersety odnośnie tego i tak najpierw przyszło, to wczoraj sobie zapisałem, że Pan jest siłą w każdej słabości. A dzisiaj przyszedł mi do tego werset w sumie i chciałbym w sumie przeczytać drugi Koryntian, list do Koryntian, drugi, 12 rozdział. I tutaj apostoł Paweł, który znał dobrze Pana, po prostu mówi takie słowa. 12 rozdział, werset 9. Przeczytam od części B. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny.
I tak sobie pomyślałem, że Pan po prostu jest mocą w słabości, że Pan jest rozwiązaniem tego problemu, kiedy my jesteśmy słabi, Pan jest mocny wciąż, że Pan jest niezachwiany. I nawet szczerze powiedziawszy, takim świadectwem tutaj stąd, już z tego obozu w sensie dla mnie było to, że gdzieś na początku było tu bardziej duszno, mi się wydaje, i tak byłem dosyć ospały, szczerze powiedziawszy, i wołałem do Pana, że po prostu nie chcę zmarnować tego czasu, nie chcę przespać gdzieś w kącie czy coś. I tak samo jak tu graliśmy pieśni, gdzieś te pieśni też po prostu byłem taki, doznawałem, że słaby dosyć w tym, a chciałem po prostu śpiewać te pieśni z serca. I wołałem do Pana, i ktoś podał właśnie taką wersję dosyć wymagającą, że trzeba było dość głośno śpiewać i dość długa była, i tak sobie fizycznie pomyślałem, nie mam siły jej zaśpiewać, ale ona była po prostu piękna. To była 474. Chwała Panu Jezusowi, chwała Bogu. I tak chciałem ją zaśpiewać. Po prostu wzdychałem do Pana i dostałem takie posilenie, że po prostu mogłem, no, nie krzyczeć, ale śpiewać po prostu głośno, i doznałem takiego serca śpiewania. I myślałem, chwała Bogu po prostu, że to On jest siłą. Że On patrzy nawet na takie małe rzeczy i chce po prostu być ze swoim ludem w tym wszystkim, i naprawdę mnie to też pocieszało. Też wczoraj sobie zapisałem, że Pan jest zwycięstwem w każdym doświadczeniu. I dzisiaj też w sumie tu w modlitwie kolejny po prostu, kolejny werset właśnie z drugiego listu do Tymoteusza. Drugi list Tymoteusza 4:18. I tutaj też właśnie apostoł Paweł mówi, też w ciężkim doświadczeniu, mówi: wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla królestwa swego niebieskiego. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. I myślałem o tym znowu. Po prostu jest rozwiązaniem na każde doświadczenie, że przychodzi próba, jest niemoc naszego ciała. Widzimy nieraz po prostu tą niemoc, i kiedy możemy wzdychać do Pana, to po prostu Pan potrafi wyrwać z tego doświadczenia. Może nie w sposób, jaki chcemy, może nie przychodzi to nam jakoś łatwo. Nieraz po prostu są rzeczy, których się kompletnie nie spodziewamy, ale możemy mieć tą ufność. I w sumie pragnę tego właśnie, aby móc w każdym doświadczeniu po prostu powiedzieć, jak apostoł Paweł, że wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla królestwa swego. I w nim odnajdywać po prostu każde rozwiązanie, po prostu mieć odpowiedź na każde też pytanie. I tak jak też tu było powiedziane, w sumie mam też po tym obozie po prostu większą nadzieję na to, że po prostu Pan przeprowadzi przez wszystko, i że po prostu da zwycięstwo w każdy czas, doprowadzi do końca tą sprawę. Jak nas wybrał, tak po prostu przeprowadzi. I naprawdę chcę ufać Panu w tym wszystkim i doznawać jak najwięcej po prostu tego, że Pan ma moc nas doprowadzić do wieczności. I w sumie jeszcze jeden fragment taki mi przychodził w modlitwie, i to jest list do Filipian, 4 rozdział, który też często powtarza brat Karol z kolei, często mnie tym gdzieś podbudowywał, kiedy po prostu stawaliśmy w jakimś doświadczeniu razem mieszkając, i to były albo błahe, albo większe problemy, ale często po prostu przytaczał ten fragment i często tak dodawał otuchy po prostu tym. I to jest 4 rozdział, 13 werset. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Naprawdę to jest, móc tak powiedzieć za apostołem, to jest naprawdę cenne, a wiem, że Pan po prostu tego chce. Chce, żeby każdy mógł tak powiedzieć. Chce nas poprowadzić po prostu w swoim zwycięstwie. I naprawdę chwała Bogu, że On tego chce, że chce nam pomóc w każdym doświadczeniu, w każdej próbie, w każdym po prostu, w każdej sprawie. I w sumie jeszcze jedna rzecz teraz mi przyszła, że Pan jest odpowiedzią na wszystkie pytania. I tak mi się przypomniało, jak 2 dni temu chyba brat Marian o tym mówił, że Pan chce po prostu, żebyśmy znali odpowiedź na pytanie, żebyśmy przychodzili do Niego, pytali Go, żebyśmy szukali Jego oblicza, a On nam odpowie, bo w sumie, tak jak właśnie też wtedy brat Marian mówił, to jest nasze zbawienie, poznawanie Pana i Jego woli, Jego planu, zamysłu. I w tym wszystkim właśnie chwała Bogu za to, że On po prostu chce być z nami w tym i dodać siły, gdzie potrzeba siły, dodać radości, gdzie trzeba radości. I tego doznaję, i wiem, że tak jest, i chwała Bogu za to, i niech Pan dalej prowadzi, rozwija to, niech będzie tu z nami. Chwała Bogu. Amen. Chwała Bogu.